A czy w ogóle jest ten plan, scenariusz zakupu akcji, objęcia akcji przez miasto miesiąc po tym, jak dokona tego Urząd Marszałkowski, jeszcze aktualny? To, co się stało w piątek, to jest realizacja planu, który zakreślił Urząd Marszałkowski przed paroma miesiącami. Natomiast nie jesteśmy pewni, to obydwie strony, mówię o obydwu urzędach, czy on będzie mógł być realizowalny w obecnej sytuacji, na którą, jak wszyscy wiemy, doprowadzono do tego, że dzisiaj tak naprawdę na konta klubu siedzą komornicy. Wobec tego Urząd Marszałkowski zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami nie ogłosił konkursów, bo te środki byłyby stracone. Tak samo zresztą jak i miasto Zielona Góra. Robimy wszystko wspólnie, obydwa urzędy, aby można było dograć ten sezon do końca i nie spaść z ekstra klasy. Natomiast, żeby to wszystko zrobić, nie jest tutaj konieczne objęcie udziałów. Tak naprawdę Urząd Marszałkowski zatrudnił audytora, który ma zarekomendować obydwu urzędom, czy jest to wskazane, czy nie. Z tych pierwszych sygnałów, których mamy od niego, to nie sądzę, żeby ta wersja się potwierdziła. Prawdopodobnie jednak, żeby mówić o grze w kolejnym sezonie, będzie trzeba wywołać nową spółkę, która przejmie po pierwsze zobowiązania w stosunku do zawodników i trenerów z poprzedniego sezonu, poprzednich sezonów wielu, i przejmie też jakby licencję do gry dalej na tym najwyższym poziomie. I też trzeba powiedzieć, że przedsiębiorcy nasi zielonogórscy uważają, że nie chcą wchodzić do starej spółki, tylko jeśli już, to do nowej. Więc jeśli chcemy mieć wystarczająco dużo środków, a uważamy, że nie powinno to być oparte tylko na pieniądzach podatników, czy to województwa, czy miasta Zielona Góra, my musimy przyjąć ofertę zielonogórskich przedsiębiorców. Oni chcą rozmawiać, ale rozmawiać w kontekście nowej spółki. Natomiast teraz robimy wszystko. Chcemy też bardzo podziękować za to, że trzech przedsiębiorców zadeklarowało, że w dniu jutrzejszym zostaną spłacone te zakazy transferowe dotyczące na razie trzech osób. Oczywiście nie wiemy, czy nagle nie okaże się, że to nie jest koniec. Trener Dedek wie o tym, że musi się pospieszyć, jeśli chodzi o dokonanie konkretnych wzmocnień. No i te mecze, które od 25 stycznia są najważniejsze dla naszej drużyny, trzeba postarać się wygrać. Na razie szczęście nam sprzyja. Wszyscy, którzy oglądali mecz Gliwice z Wrocławiem, wiedzą, o czym mówię. Arka też wczoraj nie podołała, więc teraz musimy zagrać, ale nie 7, ale 10 zawodnikami. Czyli rozumiem, że na teraz najważniejsze dla Was, to znaczy Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego, jest to, żeby zabezpieczyć bieżące funkcjonowanie klubu, a jakby nad resztą pochylicie się już, rozumiem, po zakończeniu sezonu, bo dzisiaj na dzisiaj najważniejsze jest to, żeby się utrzymać. Tak, ale żeby dograć ten sezon, trzeba mieć też wpływ na finanse, stąd też decyzja właśnie walnego z piątku o tym, że najbliższe, nadzwyczajne za około 4-5 tygodni dokona zmiany w składzie Rady Nadzorczej, a więc obydwa urzędy otrzymają po 2 miejsca w 7-osobowej Radzie Miasta i wtedy będziemy mogli być pewni, że nie będzie jakichś niespodzianek w kolejnych miesiącach, które by nas na koniec sezonu zaskoczyły. Kto z ramienia Urzędu Miasta w tej nowej Radzie Nadzorczej zasiądzie, bo ze strony Urzędu Marszałkowskiego już wiadomo, że będą to Grzegorz Potęga i Sławomir Kotyla. Te osoby, które prowadzą właśnie negocjacje ze strony Urzędu Marszałkowskiego, jak i Urzędu Miasta, będą w Radzie Nadzorczej. Pan wspomniał o dwóch osobach z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast dyrektor Konrad Witylak, osoba z wielkim doświadczeniem, która cały czas pracuje już od 10 dni co najmniej, spotykając się i z trenerem, i z zawodnikami, i moja osoba, także 4 osoby będziemy postarać się dopilnować tego, żeby w tej szafie jak najmniej niespodzianek było na koniec sezonu. A od strony sponsorskiej już może wiadomo, kto pojawi się w tej radzie? To jest jakby kompetencja właściciela. Słyszeliśmy, że być może chodzi o właściciela Enei,
nie jestem przekonany, ale poczekamy. To jest jakby drugorzędna sprawa. Dla nas najważniejsze jest to, żeby dzisiaj podpisywane umowy miały pewność, że będą niezmienione do końca sezonu. To ostatnie moje pytanie, bo pan powiedział, że trener Dedek musi się spieszyć, jak rozumiem, spieszyć ze znalezieniem nowych zawodników, bo jak te bany zostaną zdjęte, to trzeba szybko nowych zakontraktować, bo nie wiadomo, czy za chwilę znowu na FIBie się nie pojawią i znowu klub będzie zblokowany ściąganiem zawodników z zagranicy, tak? Dokładnie ma pan rację. Czyli kiedy możemy się spodziewać? Pan coś wie na temat? Powinniśmy w ciągu najbliższego tygodnia mieć, bo jeśli chcemy mieć na 25 stycznia zespół, no to trzeba jeszcze, żeby trochę potrenowali.